Muszę przeprosić kibiców za taki wynik. Już powiedziałem chłopakom, że najpierw to ja przegrałem ten mecz, że nieprawidłowo wybrana taktyka przy posiadaniu piłki. Niestety straciliśmy pierwsze bramki, takie trochę gdzieś tam przypadkowe, ale przypadkowość zawsze ma swoje, jakby to mówiąc, nogi, skąd to wyszło. I dlatego myślę, że sam ten mecz więcej mogę wziąć na odpowiedzialność na siebie, dlatego że on był tak nieudany. Ale jedyne, że bardzo chciałbym, żeby chłopaki więcej walczyli w każdym epizodzie, w każdym meczu, i musimy zrobić jakiś kroczek do tyłu, może w nauce posiadania piłki, więcej proste granie odnaleźć, i dlatego, żeby było mniej strat i mniej bramek takich po stratach dosyć głupych. No Leszno to bardzo mocny zespół, jak było widać. W pierwszej połowie nas zdetronizowali. Nasze błędy oczywiście w obronie. Te bramki gdzieś tam wpadały. Dość dziwne, no ale wpadały. I to z naszych błędów. Ale tak jak mówisz, no, Leszno jest mocnym zespołem i nas przydusiło w pressingu. Zabierali nam piłki, więc no niestety. Nie udało się dzisiaj, jak było widać po wyniku. Bardziej to, że już poszliśmy na całość, po prostu 1-1, i próbowaliśmy uratować honor, nawet tego się nie udało. No co, w środę puchar do Leszna. Oby nie było tak jak dzisiaj. No i potem weekend wolny i walczymy, jedziemy do Pniew walczyć o punkty. Najpierw z Pniewami, potem mecz u siebie z Jagiellonią. No trzeba zmazać tą plamę, którą daliśmy dzisiaj, i tyle. No muszę powiedzieć, że spodziewaliśmy się trochę większego oporu ze strony Torunia. No tak, zagraliśmy dobry mecz, bo strzeliśmy bardzo dużo bramek, ale dużo ważniejsze jest to, że nie straciliśmy żadnej. Wymuszona też zmiana bramkarza przed samym rozpoczęciem meczu, ponieważ Żenia Kozłow dostał kontuzję, wszedł Anti, jego debiut. Myślę, że bardzo dobry, widać dużą pewność w jego poczynaniach. A jeżeli chodzi o nasze poczynania, no ofensywne tak, chociaż w drugiej połowie już powiedziałem, że przede wszystkim mamy nie rozluźniać się, nie dawać prezentów drużynie gospodarzy, żeby po prostu tych bramek nie stracić. Odrobiliśmy lekcję z przewagi z ostatnich meczów, bo nie straciliśmy żadnej, a strzeliliśmy 3 do pustej, to może cieszyć. Rotowaliśmy też całą jedenastką w polu, bo mamy w środę kolejny mecz, także z Toruniem na pewno nie możemy się dekoncentrować, tak, musimy podejść bardzo poważnie i awansować do następnej rundy, to jest nasz cel, a potem przygotowania do bardzo ważnego meczu z Bochum. No ten moment dobry mecz, za kilka koncentrowanie, ten moment 9-0, tam dobre momenty z klubu i będzie bardzo dobre do play-off. Tam ten moment. No teraz ostatnie minuty tam pracuję z defensji, ale będzie wszystko okej. Okay.